tutaj prowadzi czarny szlak na Rycerzową. A my teraz tutaj za tym mostkiem skręcimy w prawo i pójdziemy zielonym szlakiem. Stóp tutaj się przydadzą, bo będziemy szli po błocie. Jest 27 marca 2021 roku. W Sobrówce jesteśmy, wyruszamy zielonym szlakiem na Wielką Rycerzową. Pogoda piękna, będzie pięknie. Ekipa mocna, znana: Bogdan, Marek, Kasia, Michał, Lidzia i Zbyszek. Więc dajemy sprawozdanie ze szlaku i co? Ruszamy w drogę! Sobrówce, która kiedyś nazywała się Cicha, bodajże do lat 70. To tutaj to się nazywało Cicha. Taki czas, taki spacer jakiś. Aha. Znaczy się... Gadżet, nowe problemy. Idziemy też szlakiem papieskim, tak zwanym. Tutaj się odbywają co roku pielgrzymki. Zwykle wszyscy przyjeżdżając to parkują pod kaplicą w centrum Sobrówki. Stamtąd wychodzą trzy szlaki: zielony, czarny i żółty. Narysowany. My dzisiaj zielonym wychodzimy, będziemy schodzili czarno. Boguś, co to będzie? Będzie bałwanek? Jesteśmy na przełęczy Przysłop. Fajna taka, pochylony domek. Tędy jest droga tutaj na Słowację. Przemytnicy koni tędy chodzili. Nie tylko koni, tylko różnych rzeczy, alkoholu również z tego czasu. A my teraz pójdziemy, tak, to jest granica państwa, i my teraz idziemy niebieskim szlakiem prosto na szczyt Rycerzowej. O, jakie fajne, ktoś namalował anioł. Niebieski szlak teraz będzie dosyć stromy, gdzieś około 50 minut, no powiedzmy na luzie godzinka, na szczyt tym niebieskim szlakiem. Cały czas idziemy poprzez linię graniczną. Tu jest takie rozejście, można zielonym szlakiem i dojść najpierw do Bacówki. I też ten szlak papieski prowadzi tu w prawo drogą. No a my idziemy najpierw na szczyt, więc tym niebieskim się trzymamy. Słupku 151. O tak. Oczywiście, że ona się musiała teraz zrobić. Zamelduj się, Bogdan.
kamerkę trzeba zabrać przecież. Jeden drugiemu grzebie w plecaku, tak, się wyciąga rzeczy, wodę i te sprawy, gęsiego, podstawa. Smacznego. Batonik. Snickersik, doda ci mocy. Kopiko. Kopiko. Kopiko na szczycie wielkiej rycerzowej. Bardzo wielkiej, jeszcze jest mała. Nie wiem, czy będziemy szli na małą. Możemy skoczyć też po drodze. Żółtym szlakiem. Macie wesoło! Tam, wiosnę. Myśleliśmy, że to jakaś impreza, gdzie się załapiemy. Możecie się załapać. A jakie fajne chłopaki. Też dwa, bez raczku, bez kików, nic. Jeszcze ciągnąć 115 kilo do góry. No i tu mamy ładny widok. Dobrze jest? Dobrze się czuję. Dobrze. Też się dobrze czujesz? Hello, dobrze pozycji? Się czuję w tej pozycji. Widzisz? Dobra, kto następny? Rody Bóg. Dobra, czekaj, ja ci obrócę. Mała jest gdzieś. Tak. Wracamy teraz, jest czarny szlak, no i tak przez moment jest żółty. Tam jest pacóweczka. Jeszcze chyba na sam koniec mamy taki prezent. Piękny widoczek. Nie, a nie takimi bulkami. Ja. Jest takie bardzo fajne pole, takie namiotowe, pole biwakowe tak dokładniej mówiąc. Można sobie przyjechać, rozbić namiocik,
spędzić miło czas. Pole biwakowe, o właśnie. Jak widać. To jako ciekawostkę taką powiem, ponieważ wiem i znam te rejony, że tutaj swego czasu był sklep spożywczy, no gdzie tutaj miejscowi przychodzili na zakupy, jakieś piwko wypić. No, jesteśmy tutaj na naszym parkingu. Daliśmy radę, nie? Było zarąbiście, jak dla mnie. Co? Moja wspaniała ekipa. Warto było tutaj przyjechać? Warto. Chodźmy jeszcze gdzieś dalej. Super, świetnie. Ale szkoda, że Bogdan nie wziął kijek dla Kasi. O wiele fajnie, jakby Bogdan wziął. Super, ale my tu jeszcze będziemy nocować. Ale już relacji z tego nie będzie.